Dzień dobry. Zadam panu kilka pytań na temat wałów Chrobrego, na których się znajdujemy. Czy wie pan, kiedy powstały wały Chrobrego? Czy wiem, kiedy powstały wały Chrobrego? No to jest miasto niemieckie. No druga wojna światowa, przed drugą wojną światową, bądź w trakcie drugiej wojny światowej. Wiem, że tutaj Hitler. Tak, gdyby miała pani obstawić? No 1938, 39. Więc mi się tak wydaje, że... Nie wiem. Zdaje się, że w średniowieczu. Pod koniec XIX wieku. To znaczy, o ile pamiętam, na przełomie XIX-XX wieku, chyba na początku 1900, tam któryś rok, na pewno przed pierwszą wojną światową oczywiście, na przełomie wieków. Czy wie pani, kto dał pomysł wybudowania wałów Chrobrego? Wiem, że się nazywają Hakena. Nie mam zielonego pojęcia. Kiedyś o tym czytałam, ale nie pamiętam. Jest takie rondo w Szczecinie, na jego nazwisko. Rondo w Szczecinie? Haken? Dokładnie. Na tym rondzie. To gdzieś koło, powiedzmy, Auchan. Tak. Jak to rondo się nazywa? Zapomniałam, nie pamiętam. Rondo Hakena. O, rondo Hakena. Tak. A jaka była pierwsza nazwa wałów Chrobrego? Od imienia osoby, która zleciła. Wały Hakena. Nie, nie kojarzę. Na pewno z niemieckiego. Hakena. Wał. Znaczy Hakena, ale nie wiem dokładnie. Tarasy Hakena. Ponieważ oczywiście nie mam pewności, natomiast z uwagi na nazwę Tarasy Hakena, to chyba burmistrz ówczesny Szczecina, Haken, o nazwisku Haken, który chyba zresztą był pochowany, u nas jest chyba jest grób Hakena na cmentarzu centralnym, o ile pamiętam. Tak, o to dokładnie o to chodziło. No iż pani tutaj powiedziała, ostatnie pytanie to właśnie miało być, jaka była pierwsza nazwa wałów Chrobrego, ale to pani już powiedziała, że... Tarasy Hakena. Dokładnie. No dziękujemy bardzo i życzymy miłego dnia. No to dziękujemy bardzo. No dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Miłego dnia życzymy.